W 2022 roku, który był bardzo trudnym dla nas rokiem, naszym największym osiągnięciem była nasza wspólna praca i nasz zespół, dzięki któremu wykonaliśmy, zaprojektowaliśmy bardzo dużo inwestycji. Możemy się pochwalić takimi inwestycjami jak CMS Warsaw Tower, czy na rynku hotelowym i PRS-owym inwestycjami w Warszawie jak Home 4 dla firmy Skańska, też Royal Tulip, warszawski hotel. Dla mnie najbliższe sercu są projekty, które robimy jako koncepcję, następnie realizujemy w systemie Design and Build. I to na przykład w Łodzi McCormick czy krakowski Deloitte. To jest też dowód na to, że jako firma bardzo ładnie rozwinęliśmy się w regionach całej Polski.